juniorzy starsi podejmowali juniorów młodszych lub na odwrót, tego jeszcze nie ustaliłem. Natomiast mecz zakończył się wynikiem, no powiedzmy 0-2, można tak powiedzieć. Dla juniorów starszych do 80 minuty było 0-0. Dlatego co pan trener może powiedzieć na temat może pracy swojej drużyny? Dla nas bardzo pożyteczny. Sprawdzian, mecz kontrolny, kolejny już zespołem wiekowo od nas starszym. Wiadomo, ten mecz niósł ze sobą taki dodatkowy smaczek rywalizacji między zawodnikami. Są to koledzy z klasy, z klubu, więc gdzieś tam taka sportowa rywalizacja, chęć pokazania się, kto jest lepszym, była. Na gorąco jestem bardzo zadowolony z postawy mojej drużyny. Jest to drużyna przemeblowana, składająca się z zawodników, głównie z rocznika 2004. Nawiązaliśmy walkę z przeciwnikiem świetnie zorganizowanym, doskonale przygotowanym do realizacji zadań, które trener Dzierżanowski nakreśla, bardzo mocnym. Staraliśmy się zniwelować, no znamy się, można powiedzieć, z trenerem, wiemy jakim sposobem gramy, staraliśmy się do tego meczu trochę przygotować taktycznie. W dużej mierze się nam to udało, ja chłopakom moim bardzo pogratulowałem po meczu, wszystko oprócz wyniku. Po takiej, można powiedzieć, no, na gorąco ocenie się zgadza. Tworzą fajny zespół, tworzą świetną grupę, bardzo mocno się wspierają na boisku. Pracują nad swoim stylem, takim ustawieniem w ofensywie dosyć niekonwencjonalnym i wydaje mi się skomplikowanym. Natomiast kolejny mecz pokazuje, że przeciwnicy mają problem. Trochę w innej formie, ponieważ no, niestety kontuzja, siedziałeś na ławce, ale przez to, że siedziałeś na ławce, możesz więcej powiedzieć chyba o chłopakach, bo oglądałeś cały mecz, mogłeś zaobserwować więcej, powiedz mi, no, jak wyglądała gra na obydwu drużyn. Z boku oglądając moich kolegów, niestety na tle młodszych kolegów oczekiwałbym więcej, trochę więcej zaangażowania, szybciej grania w piłkę i takiej determinacji do tego, co robimy, bo dlatego brakowało. Widać to nie tylko po wyniku, lecz tak po grze ogólnej, że było, że no brakowało. Brakowało tego z boku, tego brakowało, widać tego. No. Ale nie uważasz, że bramki padły dopiero w 80 minucie, więc przez te 80 minut, no tak, no czego mogło właśnie brakować? Czy tego, że bardzo dobrze było właśnie w obronie i za mało takiej agresji w ataku? Według mnie brakowało pomysłowości do gry. Brakowało pomysłowości, bo każdy ma jakieś schematy do gry, każdy klub ma jakiś trener, jakieś schematy, a trzeba czasami wyjść od tych schematów, trochę coś wymyślić swojego, zagrać jakąś inną grę, bo jak przeciwnik pozamyka, to nie ma jak. Mecz przegrany, ale tak naprawdę przegrany tylko dwoma bramkami, tak. I tak naprawdę w ostatnie 10 minut. Tak, straciliśmy bramki na końcu, ale bardzo dużo walczyliśmy. W pierwszej połowie wyglądało to bardzo dobrze, w drugiej też dobrze graliśmy, tylko straciliśmy po prostu bramki na końcu. Może trochę głupie bramki przez nasze błędy, ale było dobrze, było ok. No właśnie, a co dają takie wewnętrzne sparingi? No na pewno bardzo dużo lekcji, żeby grać do końca. Ale jak dla mnie było bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że drużyna juniorów młodszych przeciwstawiła nam się naprawdę na bardzo fajnym, wysokim poziomie i grała z dużym zaangażowaniem, a nie tylko, bo i umiejętności dosyć fajne tych chłopaków i był to naprawdę taki trudny przeciwnik do ugryzienia, bym powiedział. Zresztą gdzieś tam żeśmy wcześniej z trenerem rozmawiali o tym, jak w jakim ustawieniu gramy i tak dalej, żeby też tą trudność gdzieś tam zwiększyć. No i to się udało i bardzo taki cenny, pożyteczny sparing, no i fajna forma rywalizacji między chłopakami z jednego klubu, taka mobilizująca na pewno w wypadku tutaj, jeżeli chodzi o juniorów młodszych, no ale myślę, że nasi też jakby widzą, że ci młodsi mocno naciskają po prostu.